Technologia sztucznej inteligencji z pewnością odmieni nasz świat. Powoli już to się dzieje. W przyszłości ciężko przewidzieć, jak to będzie wyglądało, przez to jak szybko ta technologia się rozwija. Biorąc na przykład astronomię, matematykę, medycynę, na pewno przyniesie to dużo pozytywnych zmian. Ale biorąc na przykład sztukę i branże kreatywne, każdy pozytywny argument niesie za sobą 10 pytań na podłożu moralnym i prawnym. Osobiście branżę gier zaliczam do jak najbardziej sztuki, tylko boję się, że ta technologia zostanie wykorzystana po prostu do tego, aby jak najwięcej zarobić, jak najniższym kosztem, jak najmniejszą ilością pracowników. Wiadomo, każda innowacja powodowała, że ktoś tracił pracę i obawiam się, że w branży gier wykorzystywanie AI, głównie generatywnego AI, do tworzenia czegokolwiek tak naprawdę zatrzyma jakikolwiek postęp. Przestaniemy dostawać jakikolwiek oryginalny content i wszystko będzie powleczeniem tego, co już było. Bo tak się jednak uczy generatywne AI, na tym, co już jest w internecie i nie tworzy tak naprawdę nic nowego. Wszystko to jest wzięte czy obrazki, czy tekst, czy głos z tryliona stron, które są dostępne w internecie. No i niewątpliwie część wydawców i twórców gier będzie chciało tym po prostu obciąć sobie koszty produkcji, tak? Zamiast najmować aktora głosowego, stworzy sobie głos AI. Zamiast nająć dobrego pisarza do chociażby rozpisania quest'a, napisania dialogów, czy stworzenia nawet lore dla świata, może to zlecić po prostu AI. I dlatego aktualnie internet chwali Nintendo, ponieważ na ostatnim spotkaniu z inwestorami mieli małe Q&A. Małą sesję pytań i odpowiedzi, na którym padło pytanie o sztuczną inteligencję i wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach Nintendo. Jak możemy dowiedzieć się z tego pytania, to AI jest wspomniane. To chwila. Dzięki TweakTown dostajemy tłumaczenie tego pytania. Jak to Twiktown pisze, in a recent Q&A with investors, Nintendo president Shuntaro Furukawa was asked about using AI in games. This is his response. Czyli tak, prezydent Nintendo Shuntaro Furukawa odpowiedział na pytanie dotyczące AI w poniższy sposób. Ja sobie pozwoliłem przetłumaczyć, Google Translate, -em. wiem, tłumaczenie tłumaczenia może wyjść słabo, ale postaram się to sprawdzać z angielską wersją po prostu, żeby mi było łatwiej. W branży gier technologia przypominająca sztuczną inteligencję od dawna jest wykorzystywana do kontrolowania ruchów postaci wroga, więc tworzenie gier i technologia sztucznej inteligencji zawsze były ze sobą ściśle powiązane. No i tak, faktycznie, technologia przypominająca sztuczną inteligencję istniała w grach już od dawien dawna. Jakiekolwiek ruchy wrogów były tak naprawdę zaprogramowane, nie było to. Nie była to sztuczna inteligencja, tak jak ją rozumiemy dzisiaj, po prostu tak ją nazywano wtedy, że to były zaprogramowane ruchy, które wróg wykonywał, jeśli wydarzyło się coś konkretnego, na co miał ten wróg zareagować. Tak? I do tej pory mówimy, że jak wróg stoi za płotem i nie może podnieść broni, ani nie chce obejść tego płota, a my stoimy 5 metrów przed nim i oboje się widzimy, no to obwiniamy AI w grze. Także jest coś z nim nie tak. Dalej, Szontaro Furukała pisze: Generatywna sztuczna inteligencja, która była gorącym tematem w ostatnich latach, może być bardziej kreatywna, ale zdajemy sobie również sprawę, że ma problemy z prawami własności intelektualnej. To, co mówiłem wcześniej, generatywna. Sztuczna inteligencja zbiera po prostu wszystko z internetu, jak leci, i wypluwa coś, o co się ją poprosiło. Nie patrzy na prawa autorskie, nie patrzy na to, czyje to jest, czy to jest płatny content, czy to jest za darmo. Jeśli my sobie tak generujemy prywatnie, no to wiadomo, może tego nie wykorzystamy jakoś monetarnie, ale już jeśli chodzi o studia w branży gier, no to nie oszukujmy się. Oni chcą na tym jak najwięcej zarobić, więc tu już widzę spory problem prawny. No i moralny, wiadomo, dla mnie to, dla mnie to podchodzi pod kradzież. Jeśli piractwo to kradzież, to wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia asetów, animacji, tekstów, grafik z całego internetu, to też kradzież. Dalej możemy przeczytać, mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu optymalnych wrażeń z gier dla naszych klientów i chociaż pozostajemy elastyczni w reagowaniu na rozwój technologiczny, mamy nadzieję w dalszym ciągu dostarczać wartość, która jest dla nas wyjątkowa. I której nie można osiągnąć wyłącznie za pomocą technologii. I tak, no kto jak kto, ale Nintendo zna się na prawach autorskich, jak nikt inny mam wrażenie, bo to jak reagują, kiedy jakiś youtuber wrzuci sobie nagranie z ich gry, która jest zmodowana przez niego, to lepiej nie się żegna z kanałem. Nintendo bardzo agresywnie podchodzi do tego, jednak nie można zaprzeczyć, że od dekad tworzą świetne gry. I to jak napisali, że mają wieloletnie doświadczenie w tym tworzeniu optymalnych wrażeń, oni po prostu nie pozbywają się pracowników tak. O. To nie jest Microsoft, to nie jest Sony, to nie jest Meta, już nawet ją wciągnijmy, że pozbywa się po prostu po setki, tysiące pracowników za jednym zamachem w którymś kwartale, bo im się pieniążki nie zgadzają na koncie. Nintendo zachowuje swój talent i wykorzystuje lata doświadczenia każdego indywidualnego pracownika, żeby Stworzyć jak najlepszą grę potem dla klienta. Jednak gdyby tego nie robili, na przykładzie innych studiów możemy zauważyć, jak to potem wychodzi. Mamy takie BioWare, które przykładowo było doświadczone w tworzeniu rpg -ów singleplayerowych, Dragon Age, Mass Effect, po czym EA zdecydowało, że oni właśnie wyprodukują Anthem, czyli grę multiplayerową, looter shooter, stale online, live service, na czym się kompletnie nie znali. I wyszło jak wyszło. Potem doszło do zwolnień, potem chcieli wyprodukować Dragon Age 4 jako live service, potem z tego zrezygnowali, potem zamienili to na singleplayer z powrotem. Tam doszło do tylu zmian, zarówno developerskich na najniższym poziomie, jak i na najwyższym, tych kreatywnych dyrektorów, że to studio już nie jest tym samym, co możemy zobaczyć po tym, jak widownia odebrała najnowszy trailer Dragon Age 4, gdzie się no ogólnie ludziom nie spodobał. Wiadomo, część pozostaje dobrej myśli, ale. No, Nintendo wie na czym się zna i to wykorzystuje najlepiej jak potrafi, zachowuje tych pracowników, którzy są wartościowi i wykorzystują ich doświadczenie. Ale, tak jak właśnie powiedział prezydent Nintendo, pozostają elastyczni w reagowaniu na rozwój technologiczny. Może to, co powiedział prezydent Nintendo, nie jest takim stanowczym nie z kropką na końcu, pozostawiają dalej sobie uchyloną furtkę, ale mimo to ta wiadomość bardzo pozytywnie się przyjęła w świecie branży gier wideo. Na przykład PC Gamer od razu wydał artykuł: Nintendo Becomes the biggest company in the games industry. Industry, and maybe in the world to say no thank you to using generative AI. Czyli że Nintendo zostało największą firmą w branży gier wideo, o ile nie na świecie, która powiedziała nie dziękuję dla generatywnego AI. Na Twitterze też możemy przeczytać bardzo dużo pozytywnych komentarzy, po prostu ludzie chwalą i mówią, że no to, to jest po prostu W, to jest, to jest win, to jest wygrana dla Nintendo, tak powinno się robić, tak powinni twórcy gier podchodzić do generatywnej sztucznej inteligencji, albo mówić stanowczo, czy nie, albo podchodzić do tego po prostu z chłodną głową, na spokojnie. No i to jak do tego podeszło, Nintendo na pewno można pochwalić, jednak yy, Microsoftu już niekoniecznie, bo oni zamierzają wprowadzać postaci AI yy, do swoich gier Xboxowych. Microsoft is partnering with Inworld AI to create Xbox Game Development Tools for Generative AI Characters, Storylines and More. Czyli Microsoft spartnerował się, czy tam yy, wszedł w współpracę z Inworld AI, żeby do gier Xboxa tworzyć generatywnie. Postaci, linie fabularne i więcej. No co mnie trochę martwi, no bo patrząc na to, jak właśnie AI zbiera po prostu wszystko i nie tworzy nic nowego, ja tu obawiam się głównie stagnacji. Jak wszystko ma być generowane po prostu, to będziemy dostawać zmielone wersje tego, co już było, a nie coś nowego. Bez tego serca czy duszy człowieka, który stał za stworzeniem danej części historii czy sztuki. Szczególnie jeśli takie AI będzie się uczyło na grach Ubisoftu czy EA, no to to jeszcze gorzej to widzę. I jak teraz już Ubisoft tworzy naprawdę słabe gry, może się okazać, że będzie tworzyć jeszcze gorsze po prostu, przez to, że wszystko będzie wygenerowane, a nie będzie stał za tym konkretny człowiek. Chociaż to też zależy, jak mocno pójdzie do przodu AI, bo może się okazać, że takie AI będzie tworzyło lepsze questy i lepiej zaprogramuje grę i lepiej zaprojektuje świat niż to, co robi aktualnie Ubisoft. Chyba, że będą uczyć swoje AI tylko na tym, co sami wyprodukują, no to to w sumie się nic nie zmieni. Dalej będziemy dostawać kalkę poprzedniej gry. Takie jest moje zdanie o AI i wykorzystywaniu go w branży gier wideo. Obawiam się, wielkie propsy dla Nintendo, że aktualnie nie ma zamiaru z tego korzystać, przynajmniej nie z generatywnego AI, przynajmniej na ten moment, jak będzie w przyszłości, to zobaczymy. No to dajcie suba, lajka i wbijajcie na streamki tu na YouTubie. To sobie pogramy w coś ciekawego i porozmawiamy na jakieś fajne tematy, nie? No to narka, nie? Dzięki. jo.